Witajcie! Wróciliśmy ze sklepu. Tu widzicie to badziewie rozsypane, zniszczone. To jak Robert pokazywał, się telepie to wszystko. Tu trzeba teraz tylko to oczyścić z tej starej uszczelki silikonu. Ten filterek, ponieważ on, jak go jeszcze raz Wam pokażę, widzicie jak on tu jest zabity i poza tym rozsypany, zniszczony. Nie ma co, to też jest do wymiany, do wywalenia. A tutaj Wam pokażę, o, tu już jest nowy filterek. Widzicie, trochę inny, bo on ma tutaj taką siateczkę z tej strony. Z tej strony ma jakiś tam, tu jest taki, tu jest taki. No nie wiem, no to w każdym razie to jest to i to jest dobre. Teraz tutaj ten napęd do tej pompy, czy jak się to tam nazywa, firma Hilmet, czy coś takiego, oryginalny, tak jak trzeba. Zobaczmy tutaj, o, tak, Hilmet. Spornik korpusu sprzęgła, tak to się nazywa. Także tutaj też nowiutki taki. Przy okazji kupiliśmy nowe szpilki do plecaka i jedną śrubę, bo brakowała. Także to też będzie tutaj nowe pomontowane. I tu gdzieś jeszcze dałem do środka o-ring taki, bo tam też jest potrzebny. No nie widzę go, a tam jest na dole, dobra. To będziemy montowali, ale mówię, najpierw zanim to jeszcze tu będzie zaraz czyszczenie, trochę z tym czyszczeniem zejdzie, ale do tego spokojnie wrócimy. Także zabieram się za robotę. No, popuściłem już te dwie śruby tutaj z filtra, jedną odkręciłem. Zajmiemy się teraz drugą, ale to widzę, że jeszcze to trzyma. O. Nie, tak to nie. Może teraz pójdzie. No coś tam i idzie. Ale bajzel tu, słuchajcie, straszny. Znaczy nie tyle, że bajzel, tylko takie... Widzicie, no, silikonu i uszczelkę i silikon, wszystko naraz. Tu jeszcze ktoś popełnił kiedyś błąd taki, że widzicie, tutaj jest ta gumka zaślepiająca pompę i ta gumka tutaj była, także on tego też nie zdjął. Znaczy ona wyleciała, na gdzieś tutaj latała po tym, ale to też się ktoś tym zajmował, to się nie zna. No co jest, się nie da, nie chce to się. Dobra, trzeba iść po klucz jakiś taki, chociaż tam płaski nie wejdzie. Muszę kupić kilka śrubokrętów płaskich, takich lepszych, twardych, bo się mogą przydać. No co jest to, nie chce liść, czy co, to jak to wygląda? Tu na wylot jest, czy co? A no jasne, że tak. No tego to nie wziąłem pod uwagę, że to się kręci razem, o. O, i zdjęte. To tu. Tu też podkładka. O. Zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj, o, widzicie? Cały urwany ten filterek. Nie no, złom, po prostu złom. To się... Dobra, nieważne. Teraz go tutaj trzeba to wszystko jakoś poczyścić. Te tutaj o-ringi to damy później. To jeszcze tutaj musi być. Ale żebym tego nie zgubił. Dobra, tutaj to jeszcze nie nadaje, bo to jest też na złom. Tu jeszcze ciekawostka, słuchajcie, bo Robert mi powiedział, że tu mają być łożyska igiełkowe. A tu jest taka tulejka, widzicie? Ktoś tutaj coś kombinował, przerabiał. O, i tutaj to jest cały malus tutaj dosyć mocny. No i dlatego to zgrzytało, nie chciało się tak zapiąć jak trzeba. Tak przerobili, tak to wygląda. No to w każdym razie... No tu jeszcze jakaś ta... zawleczka do tego, dobra, to później się wypierniczy tam. Też
do śmieci, na złom w sensie. A tutaj trzeba teraz wziąć sobie nożyk albo szpachelkę i tu się poćwiczyć sobie, o. A tu jest co ćwiczyć, widzę, bo jest i uszczelka, i silikon. Nadziabane, będę musiał wziąć zaraz szmaty i to wszystko powycierać, ten bajzel tutaj stąd, z tych blatów. No i tyle, no. No ale tak to jest, jak się robi z olejami, to zawsze coś tutaj pełno, tutaj wszędzie silikon. No po prostu ktoś, widzę, że ktoś lubi silikon. Ja to używam go w sumie fajnie, bo to jest wygodne. Ja nie mówię nic złego o silikonie. Natomiast jak są dedykowane uszczelki, to wypadałoby dać te uszczelki. No także są. Nie wiem, to zależy wszystko od szkoły. Ja słyszałem, że silikon wcale jest niepotrzebny, jak się dobrze przygotuje powierzchnię tutaj. Oczyści ładnie, nie ma żadnego piasku, kamyka i tak dalej, żadnego kurzu, nic. Z obu stron uszczelka i musi trzymać, no. Tak to trzymało kiedyś, tak to było zrobione i tak to ma być. Nie, wiecie co, ja najpierw po prostu powycieram ten bajzel, bo to tak nie ma jak tutaj tego robić. Ja tu miałem jeszcze jakąś szmatę. Może wezmę tą. No błoto, słuchajcie, błoto. Totalne błoto. Ale... Tu mam jeszcze kawałek takiej szmaty. No to za dużo, trochę to się urwało. O. Zawsze to jakoś czyściej się robi, a nie chcę tutaj, mówię, jakbym to, nie wiem, rop, kurczę, blade ropy, widzicie, nie kupiłem. A mi się skończyła tutaj do mycia, co miałem. No i trzeba to jakoś szmatą objechać. Ale potem już jak będzie takie w miarę czyste, to pojadę to tym kompresorem i to wydmucha ładnie, będzie dobrze. Tylko z tego badziewia takiego największego tutaj to oczyszczę. O! Już lepiej jak było, trochę, ale lepiej. Dobra. No i tu skrobanko teraz dookoła, i uszczelka, i silikon, aż do żywego żelastwa. Także jak wyczyszczę, to Wam pokażę, jak to wygląda wyczyszczone. No, uwalone było porządnie, ale to jakoś doczyściłem. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. W każdym razie doskrobane, tu przygotowane, jeszcze trochę na czysto powycieram, ale... Widać tu jeszcze trochę opiłków, może wezmę ten neodymowy i tym neodymowym magnesem to wszystko przejadę, żeby to po prostu, no to wyrwie stąd wszystko. Tylko żebym ja z kolei mógł oderwać potem go od tej płaszczyzny, to jest takie... No nie wiem, w każdym razie wezmę jeszcze tak, założę ten filterek, bo go zdjąłem, bo on się już do niczego nie nadaje i spróbuję to przedmuchać jeszcze kompresorem, tak żeby było czysto. Bo tutaj widzę, tam w środku jest pompka, ona tam ładnie wygląda, żeby jej nie zabrudzić. Także zaraz... Przykręcę filterek. O. Otóż i filterek. Tyle tylko, że to chyba musi być tak. A tu musi być o-ring ten, co tutaj mam do tego. Weźmiemy te szpilki. O, jest o-ring. Jeszcze jedna śruba, bo to ważne rzeczy są. Ten o-ring jest tutaj, tak. On tu pasuje. To jest do tego, to są te śruby. Aha, bo to jest teraz jeszcze ten dekielek tu osobno, a tutaj jak on cały jest? A, przykręcony, widzicie. Dlatego mi tu coś nie grało. No ale dobra. I teraz tak. To idzie tu. Dobra, to trzeba postawić do pionu.
teraz. No tu jeszcze doczyścimy to. No nie zauważyłem wcześniej. O, teraz jest dobrze. I teraz tutaj tą śrubę. A czyżby to była nie stąd. O, tu też jeszcze, widzicie? Kurczę, jak to wszystko, na wszystko trzeba patrzeć, no. O, czyszczenia z tym było tutaj trochę. O, to ma być tak, dobrze. Bo zawalone na maksa wszystko. Teraz jeszcze sprawdzę, czy ten o-ring siedzi. Siedzi. Dobra, jak siedzi, to już będzie teraz siedział na pewno. O, teraz podkładka, sprężynka, teraz nakrętka. Ona była, widzę, odwrotnie, bo tu po rysach widzę, to zrobimy tak, jak była. O, coś tam złapało. Teraz tą trzeba tu wcisnąć też. O ty kurde. A ta nie chce wyliść. O. Teraz wlazła. No. I tutaj to trzeba teraz też przykręcić. Ale w tym momencie... Aha, to muszę klucz przestawić, bo tu go odwracałem. O. Pyk. I pyk. I tutaj. Aha, bo to jest, widzicie, czekaj, zaraz. Coś mi tu nie pasi. Coś mi tu nie pasi. Bo ja tutaj założyłem podkładkę metalową, a tu widać, że tu jest miedziana. Żeby nie leciał olej, co? To ja założę tutaj nową. Teraz ją zobaczyłem. O, i to jest to. I to jest to. I teraz to można zamontować. I będziemy mieli gwarancję, że tu się nic nie wydarzy. Ach, to trzeba z tej strony jednak, bo tam nie ma jak. O. O, o, dobra, to siedzi. Teraz to, a ten nie wchodzi, widzicie tu? Ajajajajaj. No to trzeba jakoś to złapać tak, w ten sposób. O, i to się na szczęście nie kręci. Jest. Dobra. No, to filterek teraz założony i właściwie teoretycznie można by tu psiknąć tym bez obawy, że tam coś do pompy wpadnie. I tak też zrobimy. Jeszcze można by tylko to wkręcić, ale tu trzeba klucz 24. Tu jest wyczyszczone, gniazdo jest ok. O, może nie pójdzie, a jak pójdzie, to się pod traktorem dociągnie. Dobra, i teraz można pójść i przedmuchać ten bałagan tutaj, co został jeszcze. O, tu damy. Będzie dobrze. No nic, takie ręce. Bo tak jak się grzebie człowiek w smarach, to potem takie ręce są.
Ale wiecie, co jest najważniejsze, że u siebie. No żeś ty. Patrzcie, aż magnes wyskoczył. Albo on pęknięty. No nie wiem, co teraz z nim zrobić. Ja gdzieś chyba taki korek nawet mam. Zobaczę zaraz. Urwał się. Tyle, o ile wydmuchane. Waży to cholerstwo, powiem wam. Nie wiem ile, ale trochę waży. O, i teraz możemy zakładać ten napęd. Trzeba tylko przymierzyć, bo ja widzicie, nie spojrzałem, jak zanim to wyleciało, czy to było w tą stronę, czy to było w tą. Tu jest równo. I tu też jest równo. Teraz zobaczymy, weźmiemy napęd i się wszystko okaże. No. Kurde, porządna robota. Aha, i teraz tutaj muszą być te o-ringi. Bo bez o-ringów nie da rady. Tu są te specjalne śruby takie. I też je trzeba najpierw oczyścić. Dobra, czyli zanim to będziemy zakładać, to jeszcze trochę potrwa. Żeby to się nam nie zakurzyło i nie potentegowało to. Niech to sobie leży gdzie indziej. Te aluminiowe podkładki zmienić, bo one tutaj takie bardzo, bardzo liche. Ale dam chyba miedziane i też będzie dobrze. Nie no, ta jest jakaś poprzerywana, wygryziona. To nie, nie o to chodzi. Nie, to jest w strasznym stanie, także to trzeba to zmienić i już. A, zobaczcie, tutaj ona ma jeszcze taki frez zrobiony, że ona ma tam wleść. O kurde, to zmienia postać rzeczy. Powiem wam, ale ponieważ tak myślę, że tu jak jest o-ring, to powinno porządnie uszczelnić. Ja się właściwie tym nie będę przejmował, że tu jest ten frez. To jest a w sam raz. O, i zrobimy tą i ona też to uszczelni. Bo tu dodatkowo będzie, tu jeszcze to będzie. Ha. Będzie ekstra. To samo tutaj zrobimy. Bo tu jest bajzel, nie z tej ziemi. A żebym wiedział, że tu są aluminiowe, to bym też to kupił. Jak znam życie, to pewnie tutaj ma być, to jest śruba od razu z tą podkładką. Tak mi się wydaje coś. Ale mówię, miedź jest tak samo porządna. Jakiej klasy śruba? 8,8. Dobrze wiedzieć. O! Jak ona tu łazi, to będzie łazić. O! I to ma być tak. I tak będzie dobrze. Chyba. No, jest troszkę trudno, bo brakuje dwóch rąk. O-ring on musi tam w to gniazdo wejść i nie może wejść jakoś tak na siłę. To musi wszystko idealnie przylegać. A tu już widać, że coś jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. I teraz jakbym to odwrócił i dał tak, to pompa chyba siądzie głębiej, co? A to by nam pasowało, jakby siadła głębiej. A to się przesunęło. Jakby było przesunięcie, co to nie pasuje, czy co? No i chyba trzeba będzie na Roberta zaczekać z tym. Nie, no takie cienkie, przesunięte. No nic z tego nie rozumiem. Nie pasują śruby, słuchajcie. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi. Ale po prostu... Nie no, to jest oryginalna. No nie, nie przesunę. Czyli to musi być tak. To sprzęgiełko.
O. I tu musi być to odsadzenie i wtedy tutaj pasuje. Ale nie pasuje na otwory. W związku z powyższym, nie mając pojęcia na co się zanosi, odstawiam rzeczoną sprawę i poczekam na fachowca. Nie mam innego wyjścia, bo sam tutaj niczego nie wymyślę, nie wiem co z tym mam zrobić, a nie chcę narobić bałaganu. No w każdym razie tyle, to odstawimy tutaj. O, także widzicie, tu jest przygotowane do montażu wszystko jak trzeba. Mimo szczerych chęci nie udało mi się tego dzisiaj zrobić. Jutro zawołam Roberta. On wie, jak do tego podejść. No, trzeba mieć oprócz tego, że wiedzę jakąkolwiek na ten temat, to wiadomo, że trzeba mieć jeszcze też podejście do roboty. Ja tego podejścia się, słuchajcie, dopiero co uczę. Nie wiem, ile czasu mi zejdzie z tą nauką, ale się uczę. No. Także to tu mam w każdym razie przygotowane. W tej chwili to tylko jest tak, że założyć tutaj ten napęd i do ciągnika. Uszczelki też są. Aha, bo wam uszczelek nie pokazałem. Uszczelki też są. O, tutaj jest, widzicie, w tym pudełku mam tutaj tą pod ten dekiel. Mam nową uszczelkę pod pokrywę skrzyni i pod plecak też nową. W sumie nie wiem po co ta nowa pod plecak, ale w razie czego, gdyby tamta była uszkodzona, bo nie wiem jak ona wygląda, to jest. No. Także to tyle z dzisiejszego filmu. Powolutku idziemy, ale do przodu. Wszystko, jak widzicie, kawałek po kawałku. Wszędzie zaglądam, wszystkiego pilnuję, żeby tutaj po prostu niczego, tu nie ma prawa być niczego nie tak. Tu jak po prostu wsiądę w ten ciągnik, to ja muszę po prostu dojechać wszędzie i każdą robotę zrobić. A jeżeli coś by się tam stało, to będę wiedział, co się stało dokładnie. Na tym, o to mi chodzi, dlatego tutaj się tak staram, przykładam po prostu do tej roboty, bo raz, że się nie znam. A dwa, że tak jak mówicie, to jest rzecz dla siebie. Ja po prostu nie chcę tego gdzieś wypchnąć, dajcie mi spokój. Zresztą masę ludzi w ten sposób robi. Ja bym się w ogóle za taką robotę nawet nie zabierał, bo nie wiem, no tyle. Tak jak widzicie, jak składam na przykład zetora i tylko tyle, żeby go skompletować, to od razu o tym mówię. To jest kompletny zetor do kompletnego remontu. Tutaj sam robię z pomocą kolegów ten remont. I to jest Ursus, który zostaje u mnie i tyle. No, plan jest taki, jeszcze mówię, tutaj też mi Robert powiedział, że niepotrzebnie ściągałem ten plecak, bo mogłem tutaj zawiesić na tym uchu, tu go na środku, tą śrubę odkręcić, przesunąć i go otworzyć w ten sposób. I właściwie samym to zrobił, nie musiałbym się z tym jakoś specjalnie szarpać, bo to by poszło na luzie. Ale zrobiłem jak zrobiłem, nie wiedziałem, o co chodzi. Ten element jest gotowy. Co mnie bardzo cieszy, ten element będzie właściwie za chwilę gotowy, też mnie to bardzo cieszy. No i co, składamy po prostu powoli wszystko do kupy i tyle. To tyle z dzisiejszego filmu na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!